Siema wszystkim, priwiet wsiem, witam w kolejnym odcinku. Po tych wszystkich chujowych robotach dla FIB i reszty tych downów za gówniany payoff albo jego brak, czas w końcu na jakąś tłustą robotę i te drzwi oczywiście nie działają, bo po co? One są tylko fabularne. Dlaczegożby nie? Trzeba przejść przez cały budynek, przez który nie można sprintować. Ale w końcu czas na jakąś tłustą robotę, a ostateczny heist za nie wiem ile tam banie, chyba ze 20. Tak zwany The Big One. Czy coś tam z rezerwami narodowymi? Jakoś tak. A ten debil dalej tam siedzi. No cóż. Współczuję osobom zatrudnionym w tym lokalu, że go muszą obsługiwać. Pewnie jeszcze śmierdzi gównem. Hey. We were just talking about you. Well, don't worry. Another few hours, you never have to talk about me again, Trevor. You're the one who likes to talk. Watch your back. You too. That's all I'm saying. Fuck you. Fuck you! All right, excuse all right, me! All right, enough! Huh? Enough! Thank you. Okay, this is it. Well, we have two options. They're both a little, out there. But then again, what do you expect? Okay, option one. We hijack their armored cars. We take the crews hostage, and then we infiltrate the depository. Now, once you're in there and you've got the score, we send in a team of modded cars. You load up, you get out. And we'll need to infiltrate the transportation grid and manipulate it to aid our escape. But option two, we cause a distraction out front. Make them think we're dumb. Well, we've never had a problem convincing people of that, have we? The other guys will be drilling, taking what they can. You're gonna be the distraction. Always the attention seeker. You know, for a guy who's always stepping on his friends to get ahead, he has an unfortunately low sense of self-worth. Okay, okay, let me show you the board. To recap, these are our options. We try to make them give us the gold, or we drill a big old hole in the side of the bank and we take it out. If you're drilling a big old hole, you'll need a big old drill, a tunnel bore machine. I'll locate it, but you have to steal it and store it. Dokładnie taki sam jak się używa do kasyna. They're excavating a new part of the metro network around there, so that's where you'll go in. We'll need choppers for the getaway too. Trevor has one we can use, the other can be bought. The guys on the ground will need a getaway car, so get something. Na bogato kupujemy śmigłowiec, nie kradniemy. Can to increase your chances of getting away from the cops. It's got to be stored jeden in a seda. Garage near the UD. There's going to be a lot of heat, so think about that. I'm forgetting something. Oh, that's it. We'll need a train. To za profesjonalny opis. Dziura. You'll have to steal it. Again, I'll send you the details. Now, if you're interested in the more subtle approach, hijacking the armored cars and so on. Niby oczywiste, jak inaczej to nazwać, ale only cops. Chuj, nie ma się co czepiać. Każdy by to tak napisał. What else? Right. You'll need to get a hold of and mod some getaway cars. Normal suspension's gonna give out under a couple of tons of gold. Whoa, man, a couple of tons. O nie, to auto było upośledzone. Nie, dobra, robię drugie podejście. Rzadko wybierane mi się wydaje, do tego zrobię. Fuck me. Zawsze się robiło z tymi głupimi autami, trzeba było szukać tego gówna, a poza tym te auto są chujowe do bólu. Michael? Subtle or obvious? What's it going to be? Oczywiście, że oczywiste. Tanio. Co za chuje? Nie, tak się nie robi. Mam tylko dwóch do wynajęcia. Franklin, burrowing in and Mr. Abalaji, solid. You take him on a job, just. Think about my buddy's chef, okay? Consummate professional. No, chyba już nie mam wyboru. No. We've been waiting our whole lives for this one. Może jednak nie trzeba było marnować najtańszego crew na chujowych robotach. Great. All right. We get the tunnel bore machine and we're good to go. Fucking glory. Tak to tutaj nie było ludzi po 14 i 12%, tylko byli po 5. Tak dalej. I mean, what kind of vain asshole decides that the best way to rob the largest holding bank on the West Coast is for him and him personally to come at the front door. The kind of vain asshole who's stuck working with you, you douchebag. Okay, all right, ladies. We gotta move. Come on. Man, can we fucking do this? I'll show you what you need.
Czyli musi być do tego jakiś prep work, bo z tego co kojarzę, trzeba nam wiertło. I chyba tylko wiertło. Jak mówi, że kupujemy helkę, to kupujemy helkę, nie będzie z tym problemu. Auto mi ukradli, oczywiście. Podstawili tylko to gówno. Które mieli, nie jedzie. Wiertło dojechało do coś tam i stoi gdzieś tam. Dobra, jest wyznaczone na mapie elegancko. Przeciw więc do tych głupich aut, które trzeba będzie było szukać po jakichś zdjęciach map. Aha, jest jeszcze jakiś getaway vehicle. A to nie będzie problemu, weźmie się jakiegokolwiek SUV-a czy sedana z ulicy i będzie git. To nigdy nie jest problem. Ostatnio tylko problemem się okazało miejsce do ucieczki. Czego się nie spodziewałem, tak szczerze mówiąc. Nawet jest w mieście, jak wygodnie. Do kasyna trzeba jeździć gdzieś na drugą stronę tego. Do regulu w San Andreas. A nie, to jest chyba jakieś większe wiertło. No, coś w tym może być. Już z drugiej strony tam to było przykryte plandeką, to nie było nawet widać. Jej, mam ich zgubić! Ciężarówką z naczepą. Jej! O, oh, fuck. No. Może być fuck up. Jeżeli ta naszepa postanowi wybuchnąć bez powodu. Dokładnie. Nie wybuchła, ale się przewróciła. Trochę przypału. Trochę przypał. I skakanie z takim gównem nie zaleca się. Ogólnie. Nie wpadłbym na to, że nie powinno się skakać z ciężarówką z naczepą. Ale jak widać, nie powinno się. Bo to nie zmienia faktu, że powinienem tam wjechać, żeby ich zgubić jakoś. No nie, no jak stamtąd nie udało się zeskoczyć, no to stąd się też nie uda. Muszę jakiś bardziej cywilizowany zjazd tam wymyśleć. To będzie w sam raz. No i to gówno też się nie zmieści. Jeszcze się to gówno odczepiło, serio? Czemu ten syf się tak łatwo odczepia? Wystarczy skręcić 90 stopni, już jest odczepiona naczepa. Brakuje tylko pociągu w tym miejscu teraz. O, za syf. Dobra. To jest taki ładny, delikatny zjazd do kanału. Teraz tak, to jest za szerokie, żeby wjechać do tamtego wąskiego wjazdu do tunelu. Nie mogę ich nawet zabić, bo będę miał więcej gwiazdek niż już mam. Trochę lipa. Gówniany pojazd do ucieczki. Zmieści się na wysokość? Zmieści się. O, ledwo. Już się zastanawiam, czy wywali w tablicę, czy nie. No jak ja mam ich zgubić, jeżeli te zjeby mi siedzą na ogonie ciągle? To jest jakiś żart w tym momencie, czy o co chodzi? Nawet stąd nie zeskoczę. No powodzenia, takim kurwa głównym sobie zgubić policję. Nawet dwie gwiazdki, jeżeli centralnie nie da się ich zgubić. Więc za tobą wjadą, bo jeździsz za wolno. Dobra, trzeba tunel. Trzeba na tunele do metra jechać. Jakiś wjazd trzeba wykombinować.
Gdzieś w okolicy chyba jakiś był. Tam powinien jakiś być. To tutaj? I gdzieś dalej. Nie, nie tutaj. O, tu jest. Sztos. Tam już ze mną nie powinni wjechać. Przynajmniej mam taką nadzieję. No, zawiesił się na murku. Może się uda. Nie, nie wiadą tutaj. Zatępi są. Jeszcze tylko, żebym się nie musiał wymienić żadnym gównem z metra, to będzie dobrze. Zawrócę tutaj tym. Jakoś marnie to widzę, chyba będę musiał do jakiegoś następnego wyjazdu tym przejechać tunelem. Jak się wbije na pociąg metra, to będzie słabo. Michael. Yeah. So we got one of these cutter things. What do you want me to do with it? I paid off a guard at the parking lot around from the bank. He'll open the gates for you. Okay, if you trust him. A, na parking do banku. Nie, no jak dla mnie? Sam raz. Okradamy Bank Rezerw Federalnych, czy nie wiem, nie pamiętam jak się to nazywa. Gdzie parkujemy wiertło, które będziemy używali do wiercenia tunelu, żeby się dobić do skarbca? No oczywiście, że w banku. Dobra, odstawiamy tu coś tutaj. Pod dokładnie ten bank, do którego będziemy się włamywać, bo dlaczegoż by nie? Najważniejsze to nie rzucać się w oczy. To można w ogóle wejść? Nie, zakratowali. Tylko na miejscu, co był scope out, można było tam wejść, a właściwie wlecieć. Good work, but let's not get ahead of ourselves. There's a fair amount of prep work still to do. Odpowiedni pojazd na parkingu banku. Dobra. Czyli trzeba znaleźć jakiś odpowiedni pojazd. No odpowiedni pojazd, to już nawet go widzę. Ten będzie w sam... Nie. Jednak nie. Obstawiam, że musi mieć cztery drzwi. To jest tylko persona online. To była satyra, parodia czy coś. Nie chciałem tego. Jim? Zabierasz mnie do Phantom Canyon? W tym czarno-kolorowym Landstalker? To punish mnie za trolling you? If only someone would save me. O nie, jeszcze tego debila trzeba ratować. You know, you really are funny and interesting guys. I mean, any attention is good attention, right? Dobra, ale podstawowe pytanie, czy mogę przy okazji umieścić to jako pojazd do ucieczki? Oby tak było. A potem dopiero pojadę po tego dzbana. Jako parking banku rozumiem to. Teraz trzeba byłoby zadzwonić do niego. Andrzej, po co? O co? Teraz to już nie można. Dać pojazdu do ucieczki. O, akceptowałem misję od tego debila. W sumie niepotrzebnie, bo nie musiałem. Ale dobra, niech będzie. Znowu zadzwonił. Nie wiadomo w sumie po co, ale... Może tylko po to, żeby uciekawić drogę w tamto miejsce. Zdecydowanie bym go nie zabił. Po co? Skądże? It was a couple of comments, some colorful language. It was harassment. You're the comedy writer. Deal with the heckle. I blocked you. You started another account. I blocked you again. You started another. But what you didn't count on is me having the money and the resources to trace your IP. I count on you having better things to do. Go, żeby namierzyć IP. Well, I don't. I'm a lonely man, and social media is my life. It's given me the recognition I've been denied my whole life.
I can make snarky comments and glib pronouncements and laugh. Dobra, dobra. Najważniejsze jest to, że Zglef położy go nie zabije. Nie zabije porywacz. Jak to nie? Dlaczego nie? Nie fair. Mogę już ich zabić? That's my dad, you a-hole. Oh, he's gonna fuck you up properly. Oh, really? How big's his herd, huh? The size of your herd don't matter when you're a mogę go zabić w końcu, czy nie? Bo ten obiektyw to mi się nie podoba. Nie lubię, jak mi zabraniają zabijać ludzi. Dobra, niech będzie, że przez chwilę ich nie zabiję. No fuck. Naprawdę. No nie, no musiałem to sprawdzić. Ale chujnia. Nienawidzę takich obiektywów. Zjebane są do bólu. Już zatrzymali się? Dobra. To jest tak niesatysfakcjonujące, że aż boli. Tam wyjdzie z tego gówna. Dobra, wyszedł z tego gówna. Już myślałem, że będę musiał jechać na trzech przebitych oponach. He thought you were a fat little nobody. Now he thinks you're a fat little nobody with a badass for a dad. He'll stay away. But I'm like his troll, Pop. Get away from me! To dalej on uciekał? I'm kinda shaking up. Chyba tak. Could you drive like a sane person? Przecież jeżdżę w zupełności normalnie. Co on ode mnie w ogóle wymaga? What's a troll? Like a joker on the internet. What sort of jokes? Sort of mean jokes. Like what? Like someone posts something and you're all like, that sucks, you suck, dick. Oh, so jokes that aren't funny. No, you don't get it. The humor comes with repetition. Like, you say it once, big deal. Then you say it again, and again, and again, and again. Okay. Like the other day. I teraz pytanie, czy Michael pojmie troll, czy nie? Damn, son, that right there is one ugly ass motherfucker of a baby. And I'm all like, my balls is prettier than that baby. And then I send him a picture of my balls. The troll is back in his lair. Now stay off the internet for a while and don't wind people up so much. I learned my lesson, Dad. I did. Yeah, sure. And I'm a tax account. Na łóżko dostał, coś wątpię, żeby cokolwiek z tego wyciągnął. No ale dobra. To jest odpowiedni samochód do ucieczki, jej! Tylko czy było jakieś konkretne miejsce, gdzie muszę go postawić? Bo tego to już w sumie nie wiem. Mi się wydaje, że było na parkingu banku. Ej, co? Co to za setup z pociągiem? Czaj, nie czaję coś. Gdzie tutaj wchodził w grę pociąg? Śmigłowiec? Owszem, to pamiętam. Ale pociąg? Dobra, nieważne, trzeba to gówno nam postawić. Powinno się naprawić, więc to jak bardzo rozjebane będzie, nie powinno grać żadnej roli. Na szczęście. Już raz go przynajmniej naprawili. Jak zabiłem tamtego typa, którego nie powinienem. A fakt, to jest z drugiej strony. Mm.
Mi się wydaje, że on pisał, żeby to zostawił na parkingu banku. No to tu jest parking banku. Może zadziała, oby. Nie. O chuj by miał zadziałać. Może jednak nie na parkingu banku. Znowu będę się, kurwa, jeździł 10 minut, szukał miejsca, gdzie można to zostawić. Ja pierdolę. O! Nawet nie musiałem jeździć 10 minut. Tutaj działa. Hey, I got something we can use for the getaway. I'll call you when it's in the parking garage. Okay, I'm not going anywhere. Aha, teraz mam go w ten sposób. I dokładnie na tym parkingu miałem go zaparkować. Na miejscu dla inwalidów, gdzie żeby indziej. Jasne, że tak. I to tylko i wyłącznie o to chodziło. Też fajnie. Nie widać kierowcy. A nie, tam było trochę głowy. Szmiał to odjechało. Na szczęście niedaleko. Dobra, czas na ostatni setup. Coś z pociągiem, nie wiem co. Hey Les, getaway car's in the garage. So if we can just get a hold of the train, we'll be ready to hit it. Jaki pociąg? O czym on pierdoli? O co mu chodzi z tym pociągiem? Chyba trzeba się przekonać. Dobrze. Jest wystarczająco odległy, żeby mnie nie wykrył. Ale spoko, jak jeszcze twojego auta nie znają. Gdzie to w ogóle jest? W pizdu daleko, jakiś... Przynajmniej jeden musiał być daleko. To jest chyba święta zasada GTA. Przynajmniej jeden setup musi być bardzo, bardzo daleko. To byś nie zapomniał sobie o tym, że jest jeszcze ta pustynia w tej grze. To jest problem chyba największy singla, że nie da się wzywać aut do siebie i tak możesz mieć te auta w tym garażu i tak nimi nie jeździsz, bo ciągle zapominasz albo że je masz, albo nie masz do nich dostępu. Jest ten problem singla właśnie. Możesz mieć auto jakieś dojebane, zmodyfikowane, jakiś Bugatti czy cokolwiek, ale i tak go nie będziesz używać, bo albo jest odholowane, albo jest w garażu i nie masz do niego dostępu. Myślę, że nie chcesz się po nie jechać, więc koniec końców i tak kradniesz coś z ulicy. Logika offline'a. Gdzie to w ogóle jest? W kamieniołomie. No to w sam raz. Przynajmniej po jeden setup trzeba było pojechać daleko. To chyba zawsze tak musi być w GTA. Dalej kminie, o co chodzi z tym pociągiem. A w sumie, może otworzę nawet tego maila. To do pociągu. Jakakolwiek lokomotywa, coś tam. Próbuję śmigłowiec transportowy, który jest na bierze. Kieruj pociąg, coś tam. Wagon na lód, czy o co chodzi? No, dzwonimy do Trevora nawet. Hey Trevor, I need your help. I'm taking down that train we need for the UD. O, dwie wywrotki. Fine.
I think Lester arranged for the chopper to be at my airstrip. I'll go get it. Cool. Let me know when you're there. I'll be on a headset. Dobra. Serio? Nie. Tak się nie robi. Nie mów mi nawet, że to będzie jakiś stealth głupi. Tak się nie robi. Nie fair. Hey T, you there? I dealt with the guard. I'm about to flip the siding. And I'm still on the way to the chopper. Chill out. Dobra, gdzie tu jest jakaś interakcja? Tutaj. Siding's flipped. Well, good for you. I still ain't at this heli. Czekaj, aż pociąg się zatrzyma. A gdzież on jest? Jedzie. To my zabierzemy wagon? Żeby tam złoto naładować? Jakoś nie kminie tego setupu na serio. Przełącz się na Trevora, dobra. Czyli czas sobie trochę polatać. Firmowym śmigłowcem. A to jest ten śmigłowiec. A jego się chyba nawet nie da kupić w online. On jest chyba ekskluzywny do tej misji. Chociaż mi się wydaje. Nie, nie, jednak nie. Przez chwilę mi się wydawało, że był na jednym hejście na online, ale to jednak nie. To jest chyba ten z Magnesem nawet. Dobra, co ja mam z tym zabrać? Włączyć jak to Magnes. Zabierz lokomotywę na pas startowy Trevora. Dobry Magnes, że tak go sobie pod lokomotywę z parę metrów nad ziemię. I helka też dobra. 80 ton lokomotywy na niej nie robi wrażenia. Tego się leci tak samo jak przedtem. Po co im lokomotywa? No, nie pamiętam tej wersji tego setupu. Czy właściwie tego hejsta. Ja tak legit nie pamiętam, chyba tylko raz to robiłem. Normalnie się robiło z tymi autami. No, czyli lokomotywa i wagon. A tylko taki płaski. No, kontener nam niepotrzebny. Spoko. Mam nadzieję, że tylko jeden. Że nie będę musiał całego pociągu zasemblować. Trochę mnie ciekawi, czy mogę to puścić z dowolnej wysokości w dowolnym czasie. Już wystarczająco? Wystarczająco, dobrze. Można polecieć tak krzywo, jak ci się tylko podoba i dalej będzie ok. Doceniam takie rzeczy. Znacznie ułatwiają sprawę. You said you wanted a train? I got you a train, Lester. Excellent. I'll let the others know we have everything we need. We'll meet at the strip club. A czyli to już wszystko. No dobra, to w takim razie to będzie na tyle w tym odcinku i w następnym lecimy z tym tematem. Także do zobaczenia, pamiętajcie, aby jebać PiS. Pa, pa.